Nachamu, Izajasz, rozdział 40. To jeden z moich ulubionych rozdziałów. Pocieszajcie mój lud, mówi Jahwe, wołając do swojej niebiańskiej rady, aby pocieszali jego ludzi. To wezwanie do pocieszenia. Jest to pocieszenie boskie, skierowane w tekście ku Jerozolimie. I oczywiście wiemy, my, po tej stronie proroctwa, jako wierzący w Jahuszę, że wypełnia się ono w całym Nowym Testamencie, szczególnie w przypadku Jana Chrzciciela, tego głosu na pustyni. To zwiastun, to przesłanie odkupienia, przygotowanie drogi dla Jahwe. I jest to wezwanie skierowane do nas wszystkich w naszym życiu, abyśmy przygotowali swoje serca, umysły i ciała, czyli świątynię, na powrót Jahwe. To ważne i oznacza oczywiście koniec wygnania. On nastąpi, wierzę, że za naszego życia nastąpi większy eksodus, jak mówi nam prorok Jeremiasz, eksodus z narodu, który będzie jeszcze większy niż pierwszy eksodus. I nastąpi nasz powrót do ziemi obiecanej. To będzie większy eksodus i stanie się to poprzez wyciągniętą rękę Jahuszy Hamaszija. Pamiętam, kiedy przyszedłem do wiary i mój pastor powiedział mi, wiesz, każdy człowiek Jahwe przechodzi przez doświadczenie pustyni. I wierzę, że każdy z nas, kto pobożnie i szczerze podąża za Jahuszą, wszyscy będziemy musieli przejść przez doświadczenie pustyni. I czasami są tam wzgórza i doliny życia, ale będziemy wypróbowani i poddani próbie. I to jest pustynia. I nadejdzie okres prób i testów w Twoim i w moim życiu. Co będziemy robić w tych czasach? Głos Izajasza rozbrzmiewa w jałowości pustyni naszego życia, w jałowości wygnania, ponieważ jest to głos, który niesie dobrą nowinę, besora, dobrą wiadomość o komforcie i pocieszeniu na hamu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud. Ale Izajasz tak naprawdę patrzy poza literalność. On patrzy na stan duchowy, na spustoszenie w ludzkich sercach, na beznadziejność w ludzkich sercach. A my żyjemy w czasach chaosu. Żyjemy w czasach poważnej beznadziejności i w czasach poważnego spustoszenia w sercach mężczyzn i kobiet. Zatem ten rozdział jest dla nas inspiracją do przetrwania tych trudnych czasów, ponieważ one dobiegną końca. To prorocze zaproszenie do szukania ukojenia na duchowych pustyniach, gdzie będzie na nas czekać boskie pocieszenie. To w istocie otwiera ten wspaniały, cudowny rozdział. Jeśli spojrzycie na trzeci werset, jest on bardzo interesujący. W języku hebrajskim czytano by to Kol kor bamibar panu derech Yahwa yerashru aravu le Eloheinu. I w tym tekście litery kaf i resz reprezentują głos, zawołanie, głos. A potem natrafiamy na inne hebrajskie litery. Mamy pej panu, czyli przygotuj się. I pej przypomina co? Otwarte usta. Na co jest więc nacisk? Na aktywne zaangażowanie, na aktywną współpracę z Jahwem, na aktywne zaangażowanie z boskością. Litery dalet i resz w słowach droga Jahwe symbolizują, że jesteśmy w podróży.
Razem podążamy w wierze przez pustynię, przez góry i doliny. I wiemy, że wypełnienie tego znajdujemy u Mateusza, rozdział 3. Przeczytam to pokrótce. W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej. Pokutujcie, teszuwa, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza, kiedy Izajasz wołał głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Jahwe, prostujcie jego ścieżki. Oczywiście to Jan jest ucieleśnieniem tego głosu na pustyni. On przygotowuje oczywiście przybycie Jahuszy. My to wiemy. Ale co z publicznością Izajasza? Spójrzcie na werset 6 naszego tekstu, Izajasza 40. Głos przemówił, wołaj, i zapytano, co mam wołać? Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Jahwe powieje na nie. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo naszego Elohim trwa na wieki. Ono umożliwia nam przetrwanie trudnych czasów. To słowo, które trwa. Spójrzmy teraz na interesujące porównanie w liście Jakuba, rozdział 1, werset 10. Bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. To mówi przyrodni brat Jahuszy. Izajasz w wersecie 6 opisuje ulotną naturę naszej ludzkiej egzystencji. Porównuje ją do trawy, kłębu, kwiatów, które więdną i nie przetrwają zbyt długo. Te obrazy tutaj w tekście podkreślają tymczasowy i przejściowy aspekt naszej egzystencji tutaj na ziemi. I to właśnie odróżnia nas od wszystkich innych stworzeń. My zastanawiamy się nad naszym tymczasowym, przejściowym aspektem tutaj, w tym życiu, i jest to nieco niepokojące. Jakub opisuje bogacza w jego upokorzeniu i porównuje go do kwiatu na polu, co pokazuje, że nawet zamożni, nawet królowie ziemi, nawet ludzie wpływowi podlegają temu samemu przemijaniu jak trawa. To wielkie wyrównanie. To nasza przejściowa natura. Pomimo bogactwa, pomimo statusu, życie jest krótkie, a wszelka ziemska chwała jest chwilowa. To właśnie Jakub stara się przekazać swoim słuchaczom. Jaka więc jest lekcja? To duchowa lekcja o nietrwałości doczesnych dążeń i nietrwałości poszukiwania dóbr doczesnych. To naprawdę zachęta ze strony głosu na pustyni, czyli od Ducha Świętego, aby nadać naszemu życiu priorytet. Musimy mieć wieczne wartości, musimy szukać duchowego bogactwa. W obliczu niepewnych czasów musimy zachować pokorę. Musimy zachować pokorę w obliczu niepewnych czasów. Żyjemy w tych czasach. Naprawdę. Spójrzcie na werset 9. Syjonie, który opowiadasz dobre wieści, podnieś mocno swój głos. Jerozolimo, która opowiadasz dobre wieści, podnieś swój głos, nie bój się. Powiedz miastom Judy, oto wasz Elohim.
Zatem to zawołanie Izajasza, ten rozdział, jest jego wezwaniem do przygotowania drogi Jahwe. Obudź się, człowieku. Jest to pobudka dla nas, zawołanie do duchowej gotowości. Dla nas to przygotowanie na drugie przyjście, na erę mesjańską, na milenium. To wezwanie także, co jest ważne, jest wezwaniem wewnętrznym i zaproszeniem do przygotowania naszych serc, aby uczynić je mieszkaniem dla Najwyższego. To jest prawdziwa implikacja. Jahwe oczywiście w tym tekście, spójrzcie, jest przedstawiony jako pasterz, pasący swoją trzodę. Co ciekawe, wartość liczbowa hebrajskiego słowa pasterz, które brzmi ra'a, wynosi 271. I to jest to samo, co wyrażenie Jahwe echad. Na co to wskazuje? To jest niesamowite. Jan nam to ujawnia. To wskazuje na rzeczywistość jedności, echad, pomiędzy pasterzem i jego trzodą. Wielkim pasterzem i jego trzodą. Nachamu, pocieszajcie. Słowo pociecha w hebrajskim wywodzi się od rdzenia naham i wskazuje nie tylko na pocieszenie, ale na głęboką przemianę mojego serca, na głęboką przemianę Twojego serca. Niepokój, strach, chaos, zamieszanie, niepewność. Kiedy napieramy na Jahwe, to następuje naham, głęboka zmiana w moim sercu. Miłość usuwa strach, ale strach może także przyćmić miłość. Co zatem musimy robić? Musimy się wzajemnie miłować. Musimy kochać naszych wrogów, bo wtedy nie będziemy się bać. Musimy kochać Jahwe całym naszym sercem, całą naszą duszą i ze wszystkich naszych sił, a to oczywiście utwierdzi nas w tej pewności, i to jest głęboka przemiana serca. Litera nun w słowie naham przypomina ziarno. Istnieje więc potencjał wzrostu, wzrostu duchowego. Jak? Poprzez pocieszenie. Jak możemy być pocieszeni? Boskim pocieszeniem w Jego słowie, uwielbieniu i modlitwie. Zmienia to częstotliwości, zmienia chemię mózgu, zmienia działanie chemii naszego ciała. Przygotujcie drogę. Słowo głos nawiązuje do głosu w stworzeniu, a litera kaf przypomina oko, co oznacza postrzeganie, widzenie boskiego głosu w cudach świata. Za co jesteśmy wdzięczni? Wdzięczność. Wdzięczność za stworzenie. Słowo przygotujcie obejmuje odwrócenie się lub zwrócenie się twarzą w twarz, a litera pej przedstawia otwarte usta, podkreślając aktywne zaangażowanie w modlitwę, oddawanie czci, aktywne zaangażowanie wymagane przez Ciebie i przeze mnie w przygotowaniu drogi dla Jahwe. Jako wierzący jesteśmy do tego zobowiązani. Spójrzcie na werset 10. Oto Jahwe Elohim przyjdzie z mocą. Jego ramię, to metafora Jahuszy, jego ramię będzie panować. Oto jego zapłata z nim, a jego dzieło przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę. To pocieszenie. Swoim ramieniem zgromadzi baranki. Podwójne pocieszenie. Na swoim łonie będzie je nosił, a ciężarne poprowadzi ostrożnie. Nachamu. Spójrzcie na werset 11. Interesujące. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, swoim ramieniem zgromadzi baranki. Litery hebrajskie resz i ain reprezentują pasterza, a hebrajskie bet w jego ramieniu wskazuje na jego siłę i ochronę. Lubię na to patrzeć.
Hebrajskie słowo oznaczające baranki, widzimy tu litery, które przypominają kosz. To litery tet i lamed w słowie baranki i podkreślają co? Że On nas zbierze, On się o nas zatroszczy. I oczywiście znajdujemy to wypełnione w Jana 10, konkretnie w 11 wersecie. Przeczytam wam to. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. Zatem Jahusza Mesjasz przedstawia się tutaj jako pasterz, który troszczy się o swoją trzodę. To wypełnienie tego konkretnego 11 wersetu proroctwa Izajasza. Wspaniałe. Spójrzmy teraz na werset 12. Kto zmierzył wody swoją garścią, a niebiosa pięcią wymierzył? Kto miarą odmierzył proch ziemi? Kto zważył góry na wadze, a pagórki na szala? To jest mierzenie wód. Kto może to zrobić? To podkreśla suwerenność Jahwe, Jego kontrolę i precyzję w stworzeniu. Niebiosa pięcią wymierzył. Odzwierciedla to co? Dominium, w którym panuje Jahwe, a nie królowie ziemi, ani ci globaliści, ani ci wszyscy szaleni kapelusznicy biegający w koło. To Jahwe ma władzę, a Jego władza jest w nas. Królestwo niebieskie jest w nas, jeśli tylko zaangażujemy się i aktywujemy je poprzez wyrzucenie strachu, poprzez miłość. Spójrzcie na werset 13. Kto kierował duchem Jahwe, a kto był jego doradcą, aby go pouczać? Izajasz uznaje niezgłębioną mądrość Jahwe. Powiedziano nam, abyśmy przebaczali naszym wrogom, ale ilu z nas przebacza sobie? Życie, które przeżyliśmy, grzechy, które popełniliśmy. W pewnym momencie trzeba sobie wybaczyć także. Musisz wybaczyć sobie swoje błędy i aktywnie zaangażować się w pogoń za Jahwe. Spójrzcie na werset 14. Kto się radził, aby nabyć rozumu? Kogo się radził, aby nabyć rozumu? Kto pouczył go o ścieżkach sądu? Podoba mi się to, o ścieżkach sądu, miszpat. Kto nauczył go wiedzy, da'at, i wskazał mu drogę roztropności, drogę zrozumienia. Zatem werset 14 podkreśla samowystarczalność Jahwe. On jest samowystarczalny, a nasza wystarczalność znajduje się tylko w Nim. Nie potrzebujemy niczego więcej. Tam jest cała mądrość i całe zrozumienie, które można znaleźć. Spójrzcie na werset 15. Oto narody są jak kropla w wiadrze. Znaczą tyle, co pyłek na wadze. Oto porywa wyspy jak drobny pył. To ukazuje znikomość narodów w porównaniu ze świetnością Jahwe. Podczas gdy my żyjemy w świecie, w którym próbują nam wmówić, że wszystkie narody mają władzę, całą tę potęgę, a my musimy się po prostu poddać i że jesteśmy tylko tymi małymi peonami. Nie, nie, my jesteśmy dziećmi Jahwe. Jesteśmy synami i córkami Najwyższego i to my wejdziemy do Królestwa z tej pustyni. Werset 16. I Libanu nie wystarczy na ogień, ani jego zwierzyny nie wystarczy na całopalenie. To świadczy o niewystarczającej ilości ziemskich ofiar w porównaniu z chwałą Jahwe. Jak więc widzicie, jest to ćwiczenie budujące wiarę. To jest rozdział budowania wiary. Werset 17. Wszystkie narody przed Nim są niczym, uważa je za nicość i marność.
To ponownie wzmacnia ideę absolutnej znikomości narodów przed Jahwe. On ma zwierzchności, Malachim, nad narodami, a one mogą robić tylko to, na co on im pozwoli. One podlegają oczywiście niebiańskiej Radzie Jahwe. Widzimy to w Księdze Daniela. Werset 18. Do kogo więc przyrównacie Elohim, a jaką podobiznę z nim porównacie? Zatem werset 18 kwestionuje wszelkie próby próżnych ludzi, by porównywać Jahwe do rzeczy stworzonych. Posłuchajcie o tej niezrównanej naturze Jahwe. Spójrzcie na niezgłębioną mądrość i absolutną znikomość narodów i ziemskich ofiar, jak nieistotne są one w porównaniu z Jego wspaniałością, w porównaniu z Jego majestatem, w porównaniu z Jego wielkością. To jest budzący podziw majestatu najwyższego Stwórcy Elohim. Werset 19. Rzemieślnik odlewa posąg, a złotnik poglewa go złotem i odlewa do niego srebrne łańcuszki. Kogo z powodu ubóstwa nie stać na złoto, wybiera drzewo, które nie próchnieje, wyszukuje zdolnego rzemieślnika, aby przygotował rzeźbiony posąg, który się nie porusza. Werset 21. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam nie opowiadano od początku? Czy nie zrozumieliście tego od założenia fundamentów ziemi? To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi. Jej mieszkańcy są jak szarańcza. Ten, który rozpostarł niebiosa jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny. Ten, który książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi czyni nicością. On jest nad sędziami ziemi. Spójrzcie teraz, to jest interesujące. Rzymian 1,19 to porównanie. Spójrzcie, jak apostoł Paweł powtarza werset 21 naszego tekstu w Rzymian 1,19. Ponieważ to, co można wiedzieć o Jahwe, jest dla nich jawne, gdyż Jahwe im to objawił. Zatem Izajasza 40, werset 21 jest pytaniem retorycznym, które kładzie nacisk na ogólne objawienie. Nie konkretne objawienie, ale ogólne objawienie. Tam istnieje uniwersalna wiedza o Jahwe znana całej ludzkości, która została stworzona. Nie ma znaczenia, gdzie się urodziłeś, bo możesz po prostu spojrzeć na ogólne objawienie i powinieneś wiedzieć, że zostałeś stworzony przez Najwyższego. Izajasz zwraca uwagę na fakt, że istnienie i natura Jahwe były przekazywane i rozumiane od założenia ziemi. A człowiek, próżny człowiek, jest bez wymówek. Pamiętam ludzi, kiedy byłem w kościele chrześcijańskim. Och, co? Jeśli mówisz, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, to co z tym biednym, małym buddyjskim chłopcem, który mieszka tam gdzieś czy gdziekolwiek? Wiecie, jakiś kontynent, jakaś wioska, gdzieś tam, na Dalekim Wschodzie. Cóż, istnieje ogólne objawienie, które o tym mówi. Jesteśmy bez wymówki. Otwórz oczy, człowieku, rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Czy myślisz, że weszliśmy z jakiejś pierwotnej zupy? Cóż, to twoja wina, że zostałeś poddany praniu mózgu przez system szkół publicznych. Spójrzcie na Rzymian 1,19. Harmonizuje on tę ideę, podkreślając fakt, że wiedza o Jahwe jest jasna i widoczna w każdym pojedynczym człowieku. Werset ten naprawdę uświadamia fakt, że Jahwe dał jasno do zrozumienia wszystkim ludziom o swoim istnieniu i o swoich
atrybutach, pozostawiając nas bez wymówki. Człowieku, nie masz powodu, aby wypierać się Najwyższego. I wszyscy będziemy mieć dzień rozliczenia. Izajasz przemawia do zbiorowej świadomości. I jest to bardzo otrzeźwiające w kwestii istnienia Jahwe i zrozumienia. Ono zawsze tam było, od czasów starożytnych. List do Rzymian, pierwszy rozdział, podkreśla wrodzoną wiedzę o Jahwe, że ona jest w każdym. Dlaczego, kiedy zaczynasz mówić o Biblii, ludzie czasami po prostu wzdrygają się? Dlaczego? Ponieważ światło świeci w ciemności, ale oni kochają ciemność, a światło ujawnia ich niegodziwe czyny. Ponieważ już od stworzenia istnieje ogólne objawienie, gdzie jasno wynika, że mamy być czcicielami Najwyższego. Pismo nakłada na ludzkość odpowiedzialność i dlatego oni nienawidzą słowa Jahwe. Pismo nakłada na ludzkość odpowiedzialność za uznanie rzeczywistości istnienia Jahwe. Dowody Jahwe są wplecione w całą materię stworzenia. One są wplecione, jeśli się temu przyjrzeć, w całą strukturę naszego społeczeństwa. Ludzie zapominają, że Biblia Króla Jakuba jest wpleciona w strukturę naszego społeczeństwa. Chcieliby, żebyś o tym nie wiedział. Jest ona wpleciona w nasz język, w nasz angielski język. Dowody na istnienie Jahwe są wplecione w całe Jego stworzenie i można je dostrzec poprzez obserwację, ale można je również dostrzec poprzez introspekcję. Duchowa lekcja jest oczywista, że świadomość Jahwe jest wrodzona. Każda poszczególna osoba zostanie pociągnięta do odpowiedzialności i będzie odpowiedzialna za uznanie tej wiedzy i za reakcję na nią. I jaka będzie nasza odpowiedź? Spójrzcie na werset 24. Nie będą szczepieni ani posiani, ani ich pień nie zakorzeni się w ziemi. Powieje na nich, wnet usychają, a wicher unosi ich jak ściernisko. Do kogo więc mnie przyrównacie, abym był do niego podobny, mówi święty Kadosz. Teraz spójrzmy na porównanie w Jana 14:9. Przeczytam wam to. Jahusza mu odpowiedział. Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi mego Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Zatem werset 25 przedstawia pytanie retoryczne zadane przez Jahwe, podkreślając niezrównaną naturę świętego Izraela. Podobnie jak w księdze Hioba, rozdział 12. Widać, że pytanie to podważa wszelkie próby porównania Jahwe do czegoś lub kogoś innego. On jest wyjątkowy. Ma niezrównany charakter. On jest Kadoszim Izraela. On jest nieporównywalny. Nie ma nic, nie ma nikogo ani niczego podobnego do niego. Jana 14:9 odnotowuje bardzo konkretną wypowiedź jego syna, Jahuszy, potwierdzającą głęboki związek z naszym tekstem. Głęboki związek syna z ojcem. Jahusza przekonuje, że widzenie go jest równoznaczne z widzeniem ojca, podkreślając echad, czyli jedność ich natury i jedność ich istoty. Zatem oba wersety mówią o niezrównanej naturze Jahwe. Izajasz bezpośrednio odnosi się do wyjątkowości Jahwe, podczas gdy Jan jest świadkiem, jak Jahusza potwierdza bezpośrednią reprezentację Ojca w sobie samym, w cielesnej formie. To jest niesamowite. Tu chodzi o wyjątkowość. Chodzi tu o bezpośrednią reprezentację Jahwe.
W Izajaszu lekcja dotyczy uznania niezrównanej natury świętego Izraela, a u Jana podkreślony jest intymny związek między Ojcem i Synem. Zatem Izajasz jest świadkiem czego? Boskiej natury objawionej w Synu. To jest potężne, można by powiedzieć, jeśli usłyszymy ten głos. Spójrzcie na werset 26. Podnieście w górę swoje oczy i patrzcie, kto stworzył te rzeczy. Ten, kto wyprowadza ich zastępy według liczby i to wszystko po imieniu nazywa, według ogromu jego siły i wielkiej potęgi, także ani jedna z nich nie zginie. Czemu więc mówisz, Jakubie, i twierdzisz, Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Jahwe, a moja sprawa nie dociera do mego Elohim. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, że wieczny Elohim, Jahwe, stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona? On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, który nie ma żadnej siły. Młodzieńcy ustają i mdleją. Młodzieńcy potykają się i padają. Ale ci, którzy oczekują Jahwe, nabiorą nowych sił. Ma to na mnie ogromny wpływ, ponieważ moja młodość była młodością spędzoną w szaleństwie, na ciągłym potykaniu się i przewracaniu. Ale wiedziałem z ogólnego objawienia, że istnieje Elohim i że miałem za nim podążać, słyszeć jego głos i służyć mu, lecz nie słuchałem. Ale spójrz na jego wierność. Spójrz na jego wierność, werset 30. Nawet ty i ja w młodości, kiedy byliśmy osłabieni i nieufni, potykaliśmy się i upadaliśmy z powodu sztywności karku. On czekał i odnawiał nas. Był cierpliwy. On jest kochający, dobry, miłosierny, jest łaskawy, przebacza nieprawości i odrzuca nasze grzechy za swoje plecy. Odrzuca nasze grzechy za swoje plecy. A potem, kiedy? Wtedy wzniesiemy się na skrzydłach jak orły. Będą biec, a się nie zmęczą. Będą chodzić, a nie ustaną. To jest inspiracja dla odkupionego życia. Spójrzcie jeszcze raz na werset 31. Jeśli przełamiemy niektóre z tych hebrajskich liter w wersecie 31, to otrzymamy litery J i K w hebrajskim słowie kawa. Kawa Jahwe. Ci, którzy czekają na Jahwe, J i K. Przedstawia to bardzo, bardzo konkretny obraz. Dłoń czekającą, by otrzymać. Otóż to. Wyciągnij ręce i czekaj na otrzymanie. Złóżcie ręce do modlitwy. Podnieście swoje ręce do góry, do Najwyższego i czekajcie, a zobaczycie, co otrzymacie. Wzywaj Najwyższego. Litera resz w hebrajskim słowie jarucu, jarucu, będą biegać, oznacza osobę biegającą. Tak, biegającą. I to jest ciekawe, bo jeśli przeczytasz Galacjan 6:9, to odkryjesz, że tam jest tego wypełnienie. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Zatem następuje wypełnienie tego w Galacjanach, w liście do Galatów 6:9. Hej, jeśli będziesz czekać na Jahwe, jak opisuje Izajasz, i znajdziesz siłę i odnowienie, to będziesz, znajdziesz wsparcie na wygnaniu na pustyni, w jałowych miejscach. Czy zrobisz to? Ja robię. Biegnij w wyścigu. Zakończ
wyścig. Walcz tę walkę. Izajasz 40. Oczywiście dla nas, nie dla synagogi szatana. Dla nas jest to oczywiste wypełnienie w Nowym Testamencie i w życiu, szczególnie Jana Chrzciciela, że to coś więcej niż tylko kontekst historyczny, prawda? Bo spójrzcie, głos na pustyni rozbrzmiewa dzisiaj w atmosferze, odbija się echem w naszych dzisiejszych modlitwach, odbija się od słowa, kiedy czytamy dzisiaj to słowo. Ono rozbrzmiewa w naszym uchu. Jest to dla nas donośne zaproszenie, abyśmy przygotowali się, pocieszyli i ujrzeli jedność boskości pasterza. Czy ty musisz być prowadzony przez pustynię, żeby nie upaść na twarz? Wiem, że ja na pewno tak. Muszę być prowadzony przez pustynię. Muszę być prowadzony ku odkupieniu. Na pewno. Z pewnością. Zobacz, co mówi Duch, gdy echo głosu Izajasza przenika przez wieki i dociera do nas dzisiaj, jeśli usłyszymy Jego głos tutaj, na pustyni naszego wygnania. Uwielbiam rozdział 40. Kocham to. Dzisiaj na tym zakończę, choć jest o wiele więcej rzeczy, które możemy odkopać, ale to dobry przegląd i dobry sposób, abyś mógł zgłębić i wydobyć więcej w swoim własnym studium. Izajasz, jego słowa wyskakują ze stron i przynoszą mi pocieszenie. Modlę się, aby przyniosły wam pocieszenie, gdzieniegdzie spadł śnieg, więc ubierz się ciepło, weź pocieszenie z jego słowa, tak jak ja zostałem pocieszony przez jego słowo. Pamiętaj, że jego słowo zmienia twój umysł, zmienia twoją istotę. Modlitwa, uwielbienie i czytanie słowa odświeżają nas i odnawiają, abyśmy mogli dojść do wyższego powołania.